No tak. Wychodzi, że czas zacząć. Poranek z szamanem. 5.5. Pierwsza już mojej mini. W czerwonym solarnym wędrowcu. W 9. dniu fali węża. Dziś dostrzegam nowe perspektywy i szansę na lepsze życie. Dziś szukam nowych możliwości i pomagam innych wydostać się spod pręgierza przeszłości. Pęd ku wolności pomaga mi przełamać bariery i wymazać skostniałe poglądy. Dziś porzucam wszystkie przesądy, znoszę zakazy i nakazy. Zaczynam ufać naturalnemu biegowi życia. No i tak, moi mili, właśnie. No, dziś zaczynamy spokojnie. 5 was jest. Okej. O, Awe się pojawił. Metamorfoza znowu. Witam wszystkich. No i chrząszcz w niszczynie też. Okej. Widzicie ten solarny wędrowiec, to czyli trzeci raz. Ten najmniejszy fraktal Solkin, może to nie jest najmniejszy, bo kiny dniowe to wcale nie jest najmniejszy fraktal Solkin. Fraktalność polega na tym, że można w zasadzie dzielić to na dowolnie krótkie odcinki czasowe, ale ponieważ używamy do tego jakiś miar, to są lata, albo miesiące, albo dni, albo godziny, albo minuty, albo sekundy, no to można by jeszcze tutaj to dzielić głębiej, ale to nie miałoby większego uzasadnienia, bo wystarczająco trudno większości, nawet tych, którzy z tego korzystają, jest przeanalizowanie jednego dnia pod kątem na przykład takiego kinu, programu, który on niesie, a nie co dopiero dzielenie tego na mniejsze odcinki czasowe, to pewno musielibyśmy nic innego nie robić, tylko ciągle analizować swoje życie, no i wtedy okazałoby się, że mamy mały czas na doświadczenie, tylko ciągły czas na analizę. To nie jest specjalnie tutaj to wyzwanie, więc dlatego też wystarczy już chyba, jak będziemy analizować te pojedyncze dni, jeśli oczywiście ktoś z tego korzysta, ale szaman jeszcze korzysta, bo choćby te portalowe dni, czyli dziś już mamy który? 2 się zaczęło. Czyli mamy 8 portalowy. No, tylko 2 jeszcze nam zostały. No, czy coś mi się nie dołożyło? No, ale wychodzi, że tak. Więc powoli będziemy. Muszę to sprawdzić, słuchajcie, bo coś się dołożyło. I nie chcę o tej porze swojego mózgu napinać. No tak, 2 zostało, dobrze. Czyli bez napinania jakoś mi się udało. Jeszcze 10 jutro dzień i 11 portalowy, a potem ostatnie 2. No tak. Dni mamy już poza portalem. Potem 3 dni magicznej karizmy zwierciadła i wchodzimy na centralną kolumnę. I to będzie też mocne. Na razie mamy mocno w pogodzie, bo chyba wszędzie się coś dzieje. Słuchajcie, tu zalewa, tam wylewa. Najwięcej od 500 lat, czy najbardziej od 500 lat. I tak dalej. No przynajmniej ta Europa tutaj mocno pracuje. U mnie w Kazimierzu już 2 dzień z rzędu wczoraj i dzisiaj tak prawdopodobnie też się to zapowiada podobnie.
cały dzień to była taka huśtawka od ulew po za 10 minut po ulewie. Po ulewie zaznaczam, naprawdę takiej zarąbistej. Niebo bez chmurki przez 10 minut i znowu burza z ulewą. No i tak kilka razy dziennie. Przy okazji skoki ciśnienia takie. No, byłem akurat wczoraj na rynku. Słuchajcie, zjechałem z jakąś tam sprawą i zaczęła się ulewa. No to powiem wam, że 15 minut w podcieniach przeczekiwałem to razem z tłumami ludzi, bo po rynku w Kazimierzu płynęła taka 10-centymetrowa, momentami nawet większa, kałuża wody, więc przeprawa przez rynek to trochę było jak przejście przez rwący potok. A jak ktoś był w Kazimierzu, to wie, że z rynku idzie taka droga do zamku i tam dalej na góry, czy jak to się tam nazywa, taka wieś nad Kazimierzem. No i to jest taka brukowana droga kocimi łbami. No to tam to płynęła rzeka, która miała, no rwąca rzeka, która miała, czy tam może strumień, bo rzeki to bardziej po równym terenie, a to jest jednak bardzo stroma, dość góra. No to tak spokojnie z 20 kilka centymetrów momentami, no raczej samochodem nigdy oprócz terenu wezu nie ośmielam się wtedy wyjeżdżać. Także no fajnie to wyglądało. Nie miałem aparatu, bo bym chyba nakręcił. Bo fajnie to można pokazać, takie różne miejsca fajnie wyglądają. A błota i kamieni z tych wąwozów, czy może nawet nie wąwozów, tylko uliczek dojazdowych do posesji, które gdzieś tam właśnie na zboczach kazimierskich są, no to po prostu na ulicy takie momentami hałdy, też właśnie kilkunastocentymetrowe zawaliska. Po tych takich kilkunastominutowych ulewach. Czy nie słychać mnie? Bo tutaj widzę... W Miszczynie. To znaczy Kojot i Krzyżowa Kobieta Siuksów. To no może ci się otwiera ten livestream. Powoli. Jak masz słaby internet, to ten livestream tak działa czasami, że nie widać. Masz już live, widzisz zdjęcie z audycji, która się nadaje na żywo, natomiast na środku się i prawie tego nie widać, kręci kółeczko, a czasami się nawet nie kręci. Ona się wczytuje do kompa, no i przez ten czas wczytywania, który może trwać dowolną ilość czasu, nawet 10 minut, no to nie będziesz słyszeć nic. Spróbuj, aha, no właśnie, to z odsłuchu to tłumaczenie będzie dla ciebie, no bo pewno teraz nie słyszysz. Może ktoś tam to napisać jej, żeby spauzowała i jeszcze raz, czasami to pomaga. No i tak, moi mili, dobra, technicznie już nie będę tego uzasadniał, no taki ten livestream mamy, że niekoniecznie szaman musi mieć kłopot z internetem, a jest już duża szansa, że dziś nie będzie miał, więc może uda mu się stronę aktualizować, bo to taka pora już jest. Przed 10:00 dobrze by było sporo informacji zamieścić. No ale zobaczymy. Także być może jeszcze dzisiaj też będziemy przeżywać, przynajmniej tu pod tą szerokością, w tym kraju różne takie dewiacje pogodowe, ale w całej Europie one są dość mocne. Oj, spróbuję tutaj kobiecie siuksów wpisać. No.
No i może się uda z tym głosem, a jak nie, to z odsłuchu na pewno się da to odsłuchać. Jakoś to inaczej wtedy idzie. Nie wiem, na live po prostu jest jakiś inny algorytm do zalogowania czy coś takiego. No tutaj, jak widzicie, wszystko jest takie zmienne. No, ja wczoraj sporo zdjęć porobiłem. Fajne, słuchajcie, bo mój rajski ogród ruszył, może nie na nowo, ale teraz innym kwieciem się zasiał. Koniczynę, bo niestety nie udało mi się zorganizować, to może nawet nie mieli tylko na właścicielce kosiarki, więc szaman ogródka nie skosił, to trawa już ma 70 cm, a koniczyna, której, no powiem wam, nie widziałem, bo przed oknami mam taką, no na 80 kilka już ją tak aż mierzyłem, bo po prostu nie wierzyłem, że taka może tej wysokości może być koniczyna, no 30-40, co się zdarzają. Z reguły nie rośnie większa. Pamiętam w Zakopanem, to ona miała tam kilkanaście centymetrów, no do 20 to maks. Pojedyncze kwiaty, a tutaj trawsko z tej koniczyny ma z 70, a kwiaty są jeszcze wyższe. Może pomoże. Fajnie to ten polski język brzmi, sam go użyłem. No i tak, moi mili, będzie się to zmieniać i pewno ten czerwiec może taki jeszcze być, nie tylko czerwiec, ale i lipiec. Choć tam na Honraskach, w szkole szamanów, niech się powoli już tam stabilizuje, bo jak się tam szaman pojawi, no to pogoda ma być. No, ale wtedy będzie. Zapowiada się, że będzie się tam działo, słuchajcie, sporo. Nie tylko będą audycje szamańskich szkół, ale różne jeszcze inne rzeczy. Choć tam jeszcze, mówię, się nie zalogowałem, to już przestrzeń trzeszczy od różnych rzeczy, które mogą się tam zadziać. W sierpniu, no, mnóstwo rzeczy tam trzeba będzie zbudować, ale już też jest dużo zamówione, dużo się dzieje i wszystko to powolutku będzie się objawiać. Chociaż w zasadzie to wszystko już jest. Tylko potrzebuje troszeczkę czasu na zamanifestowanie tego. Tak jak w filmach, które się pojawią na mojej stronie odnośnie właśnie szkoły, też trochę będę mówił, może nawet w tych audycjach o szkole, no bo to tak z czasem będzie takie, no, mnie bardziej absorbować. Powiem szczerze, że w zasadzie to temu będę, no tak postanowiłem, że co najmniej rok, a w zasadzie to pewno dwa, poświęcał jednak większą część swojego czasu. Swojego czasu, ale to brzmi tak jakby to był, no tak, ale czasu, który tutaj będzie leciał przez te dwa lata, żeby coś z tego było, żeby to służyło niekoniecznie szamanowi, ale tym, którzy się tam pojawią. Bo szaman czuje, że tak powinien robić i takie jest poparcie, no i to robi po prostu i tyle. Choć... A przy okazji będzie mieć z tego szaman zadowolenie jakieś, myślę, no chociaż... No... Ale to ci, którzy zechcą zobaczyć, to będą mieli okazję, a ci, co nie, to będą to obserwować. Obserwować na stronie, no bo pewno ta szkoła tak troszeczkę będzie też multimedialna. Zobaczymy, może się jakaś funkcjonalność zmieni albo tak dalej. Wszystko zobaczymy. Jak Awe mnie słyszy, to może bym z nim potem chwilę pogadał odnośnie właśnie funkcjonalności różnych i programów, no ale to wszystko jeszcze jest czas na to i w tym czasie mnóstwo rzeczy do zrobienia. Myślę, że u was też różne rzeczy coraz mocniej przyspieszają i to jest odczuwalne, przynajmniej u niektórych, a pewno i u większości, niekoniecznie niektórych.
Na pewno to jest takie dynamiczne, więc niektóre dni są takie, wydaje się, spokojniejsze i na luzie, bez ciśnienia, a nagle inne po prostu jakby się świat walił. No ale słuchajcie, to jest tak normalnie i normalne. Chyba już do tego nikt się tutaj specjalnie nie dziwi temu, że tak to funkcjonuje. Taka jest pora, nawet tutaj natura to pokazuje, że potrzebuje. No i tutaj po raz kolejny się okazuje, że Ziemia, mimo że tutaj mnóstwo rzeczy, czy mnóstwo energii jest używane, również technologicznej, co będę nieustannie powtarzał, choć dowodu dla Was żelaznego nie mam. Tutaj trzeba albo można w to uwierzyć na słowo, albo po prostu obserwować przestrzeń i zobaczyć, czy to wszystko jest normalne i to, co szaman mówi, ma jakieś uzasadnienie. Ale chociaż to wszystko w pewien sposób jest stymulowane, to jednak natura jest na tyle tutaj silna, Ziemia, zresztą o tym też swego czasu mówiłem, że idzie to troszeczkę swoim torem, wymknęło się spod kontroli i takie właśnie wahadełko Ziemia sobie sama narzuciła. To jest takie podobne wahadełko jak w naszym samopoczuciu, które mniej więcej w tym czasie się odbywa. Bo w czasie, czy może nie w czasie, tylko wtedy, kiedy taki mechanizm wahadła jest, no, dość szybko on, można powiedzieć, dość szybkie jego jest tempo, to wtedy łatwiej się to wszystko układa, tym bardziej, że biosfera cała fauna, cała flora też potrzebuje się w związku z falą i z tym całym okresem, który przeżywamy, ułożyć na nowo. To nie jest tak, że potrzebują tego tylko ludzkie umysły i ludzkie istoty. Potrzebuje to tego całe przejawione życie na tej planecie i wszystko dlatego mniej więcej tak wygląda. A szczególnie właśnie widać to po roślinach, które no tak w bardzo nietypowy sposób, już nie mówię o pogodzie, bo w pewien sposób do tego się przyzwyczajaliśmy od 12 lat, coraz mocniej, po kolei. Natomiast to, co dzieje się z roślinami, to jakie mają przerosty, to jakie w pewien sposób, jak ktoś obserwuje rośliny, to wręcz no troszeczkę inaczej zaczynają wyglądać, kwiatostany wręcz. Inna jest ich wielkość. No i pewno jeszcze można będzie głębiej w to za jakiś czas, może niekoniecznie w tym roku, ale być może za rok, za dwa zauważyć, jak to wszystko w pewien sposób się zmieniło. No bo można powiedzieć, że cała przestrzeń biosferyczna, całe życie tutaj przejawione weryfikuje się na powrót po tym szczycie fali. Wszystko to jak gdyby matryce przełącza się również no i z tego powodu również jakieś fizyczne zmiany mogą następować. I to czasami zmiany będą bardzo spektakularne. Będą różne teorie, jak tutaj, zresztą te zmiany, można powiedzieć, to też już na przestrzeni co najmniej kilkunastu lat występują, tylko że one były takie pojedyncze, ale już nawet naukowcy zaczęli to zauważać. No i oczywiście różne teorie abstrakcyjne powstawały, bo tak jak chyba już to mówiłem kiedyś w audycjach, że czasami życie, na przykład takie zwierzęta mogą zmienić się w jednym pokoleniu, wygenerować z siebie całkiem nowy gatunek, który nie będzie miał, można powiedzieć, jakiejś ciągłości. Poprzez taki mechanizm właśnie przesycenia przestrzeni informacją, jakieś tam tchórzofretki czy inne zwierzęta po prostu zapłodnią się w sposób naturalny, a potomstwo, które przyjdzie na świat z tych rodziców, będzie zupełnie innym gatunkiem.
na tyle zmienionym, że kwalifikacja taka biologiczna będzie jako inny gatunek. O, wybiło, 11 nas jest z szamanem. No, no. To ciekawe. Także słuchajcie, warto sobie też zdawać z tego sprawę, że takie mechanizmy funkcjonują, tym łatwiejsze one są do przejawienia w roślinach, bo jest to takie niby prostsze życie, ale to jest tylko taki pozór, że ono jest prostsze. Na poziomie zapisu, na poziomie matryc to wcale niekoniecznie jest aż taka duża różnica. Nie jest tylko na helisach oparte. No, ale tak to tutaj jest. I myślę, że to też jest właśnie ciekawy obszar do spostrzeżeń, ciekawy obszar do obserwacji, bo obserwacja tych wszystkich zjawisk, które mamy, można powiedzieć, pod nogami, wystarczy się troszeczkę pochylić, no może dać nam wiele wniosków bardzo głębokich, wiele spostrzeżeń, które no, dla nas samych będą takie, o wow, eureka i wyjaśnieniem czasami takich wielkich dylematów czy pytań, które gdzieś tam sami sobie zadajemy albo chętnie byśmy je komuś zadali, a nie bardzo jest komu. No więc znosimy je gdzieś tam w tej swojej przestrzeni. Nie wszyscy mają taki sposób krzyczenia do przestrzeni i do otaczającego środowiska, świata, istot ze swoimi dylematami, problemami, więc czasami je noszą, a czasami właśnie taka obserwacja natury, tego co mamy u swoich stóp, może być inspiracją, takim katalizatorem po prostu, że to co z tego wywnioskujemy nagle, to co uruchomi się nagle jako coś zupełnie oczywistego, no może nas tak powalić. Więc dlatego was tak zachęcam do tego, żeby korzystać z tego. Są to rzeczy proste i nie jesteśmy może na co dzień przyzwyczajeni do korzystania z tego, ale słuchajcie, właśnie w tej prostocie tkwi najwięcej możliwości, najwięcej gotowych odpowiedzi, tylko trzeba się schylić, trzeba to zauważyć. Popatrzcie na ten kwiat, który tutaj wyświetlam, jak i ile tutaj jest fraktali zawartych. No, musieliśmy tutaj nie wiadomo jaką elektronikę zbudować i jakieś matematyczne wzory, żeby odkryć co to jest fraktal i zacząć się tym zachwycać na poziomie jakimś tam a priori nauki i empirycznym. I dopiero to przeszło do jakiegoś tam wstępnie bym powiedział ogólnej wiedzy takiej, która jest dostępna ogólnie dla każdego, a przecież słuchajcie, to jest od zawsze i wystarczyło to obserwować, wystarczyło czasami pochylić się troszeczkę bliżej, bo obserwować może nie całą łąkę jednocześnie, bo w tym trudno te fraktale zauważyć, choć jak najbardziej też są widoczne, tylko trzeba by tą łąkę obserwować troszeczkę z wyższej perspektywy. Szaman takie rzeczy od bardzo dawna obserwował, czasami wychodząc na jakąś ambonę w lesie, bo ona jest na tyle wysoka, że już widać większy kawałek przestrzeni i tam można już też to obserwować. Natomiast najprościej czasami pochylić się nad pojedynczym płatkiem kwiatu, czy może nie kwiatu płatkiem, ale całym kwiatem, czy całym kwiatostanem, czy... No i tutaj nie będę mówił. O, wyłączył mi się ekran. Praktycznie nad dowolną częścią jakiejś rośliny i nagle wow, zobaczymy, że kurczę, to jest po prostu doskonałe, fraktalne i tych fraktali w tym kawałku
w tym kwiatuszku jest mnóstwo. No ale, no to wam przybliżę, zobaczycie, że jest ich sporo. Może one właśnie nie są doskonałe, może nie są takie super geometryczne, no ale z prostych względów nie są, bo każdy z tych pręcików, czy kwiatuszków, czy jak to tam dzielić, jest inaczej nasłoneczniony, w troszeczkę innym miejscu, no i siłą rzeczy to już jest troszeczkę zmienne. Natomiast matryca, według której to wszystko wzrost następuje, tego chociażby kwiatu, który tutaj pokazuję, jest doskonała. Gdybyśmy obserwowali na filmie rozwój tego kwiatu z perspektywy tam kilku dni i potem uśrednili i nałożyli na siebie obrazy, to mogłoby się okazać, że każdy z tych pojedynczych kwiatuszków przechodzi przez bardzo podobny okres, a wręcz taki sam, i gdybyśmy to uśrednili, to by się okazało, że być może jest tutaj idealna symetria i jest to idealny fraktal, na który można napisać równanie matematyczne. I przypuszczam, że jeszcze chwilę i ktoś na to wpadnie, żeby coś takiego zrobić, bo mamy już na tyle, a jak jeszcze nie mamy, to za chwilę będziemy mieć na szybkie komputery, że będzie można takie algorytmy pisać, więc dlatego szaman taki podpowiedź podaje, jak ktoś by się za chwilę mógł tym pobawić, chciał, no to po prostu może empiryczny dowód mieć na właśnie to, co mówię, ale to będzie dowód naukowy, bo na tym można zrobić naprawdę dobrą pracę doktorską, a może i habilitacyjną. Tylko trzeba to zauważyć. Także jak ktoś z tego skorzysta, to niech pamięta, że to szaman podpowiedział i żeby mu podziękować. No, no i tyle, moi mili. Tak, chyba będę kończył, bo 27 minut. Sami wiecie, że szaman tak koło pół godziny zaczyna się rozkręcać. O, czyli pomogło Chrząszczowi, czyli kobicie siuksów, kojotowi, no to się cieszę. Czyli czasami trzeba na tym live streamie, jak już mnie słyszysz, po prostu spróbować się dwa, czasami trzy razy zalogować, bo po prostu on czasami tak różnie wchodzi. No. To zauważyłem też u siebie i czasami nie zależy to od szybkości łącza, tylko gdzieś prawdopodobnie się klopsuje. Jest to program, który ma dużo nieciągłości. Tak troszeczkę jak ten fraktal tego kwiatu, który opisuję. Choć to nie są nieciągłości, tylko różne fazy, można powiedzieć, przejawienia się pojedynczych części. Gdybyśmy popatrzyli na pojedyncze części, pojedyncze kwiatuszki czy elementy tego kwiatu, który tutaj mamy, to okazałoby się, że one też są doskonałym fraktalem, który być może, no nie mam tu zbyt dokładnego wskaźnika, gdybyście widzieli moją myszkę, ale widzicie niestety tylko punkt, to jest za duże, ale gdyby taki pojedynczy, jak tutaj kreślę tym żółtą kropką, wziąć, powiększyć, to by się okazało, że to też jest doskonały fraktal, tylko każdy z tych końcóweczek, może to jeszcze powiększę, o, taka oddzielna i jeszcze czwarta, tutaj jeżdżę środkiem, no, o, właśnie tej łapki, to też jest troszeczkę innej wielkości, no a to na skutek tego, że chociażby tutaj na tym zdjęciu widać, że ułożenie w stosunku do Słońca jest różne, więc jedna ma troszeczkę więcej, druga troszeczkę mniej. Nie jest skierowana prostopadle, tylko pod kątem. No i siłą rzeczy te przyrosty nie są równe, bo natura na to wszystko jest wrażliwa. Z tego samego powodu czasami tworzą się nieciągłości w naszym ciele. Gdzieś jest jakaś mała nieciągłość, no bo siłą rzeczy nie ma idealnej tutaj symetrii. Sami to dobrze wiecie, że połówki naszego ciała nie są symetryczne.
na każdym jednym poziomie, czy twarzy, czy przekroju, można powiedzieć, czy wzdłużnym, pionowym, czy poprzecznym, poprzecznym, no to już w ogóle. Plecy do piersi raczej nie są podobne i twarz do tyłu głowy, no ale załóżmy, że wzdłużny. Mamy tutaj dwie różne połówki swojego ciała, ale czasami właśnie pogłębiamy te nieciągłości, które naturalnie gdzieś tam złapiemy w ciele swoimi właśnie swoją nieuważnością, bo zaczynamy obciążać na przykład jedną nogę bardziej, bo garbimy się z powodu tych nieciągłości, zamiast trzymać pion, jednak właśnie tutaj wyćwiczyć, wyrównać tą nieciągłość na przykład, no to zaczynamy się przechylać na jedną stronę, zamiast prostować tą nieciągłość swoją uważnością, jak oczywiście mamy tego świadomość, albo ma kto nam tą informację dać, no to my ją pogłębiamy, bo zaczynamy się garbić, zaczynamy się obciążać coś bardziej i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, można by to mnożyć, bo to wszystko, no wszystko we wszystkim jest takie samo, tylko trzeba te zależności zacząć dostrzegać. Słuchajcie, to jest taka wiedza, no prosta, ale ona troszeczkę jest kosmiczna. Jak nauczymy się tak funkcjonować, dostrzegać te zależności w otaczającym nas świecie, to nagle się okaże, że będziemy się mogli uczyć o rzeczach bardzo skomplikowanych, zupełnie z rzeczy zupełnie prostych i w prostych warunkach, tam gdzie zrozumienie tego jest dość łatwe. No ale tak jak powiedziałem na początku dzisiejszej audycji, trzeba się czasami pochylić. Trzeba zobaczyć ten pojedynczy kwiatek i nie mówię tutaj już konkretnie o tym, który tutaj widzicie na ekranie, tylko chodzi o metaforę. Zobaczyć ten pojedynczy element, na tyle pojedynczy, na ile jest to dla nas teraz pojedynczy i łatwo przyswajalne i łatwo postrzegalne, bo dla różnych z nas będą to różne elementy. Tym się różni nasza, można powiedzieć, stopień przejawienia, czyli inaczej nasza świadomość, nasza gotowość, nasza uważność, nasza i tak dalej, jeszcze by tutaj można pomnożyć między sobą, że właśnie na różne sposoby widzimy te same rzeczy i czasami, żeby podobną rzecz zauważyć, potrzebujemy różnych bodźców, różnych elementów, różnego skupienia, obserwacji różnych rzeczy albo przeżywania różnych rzeczy. No i dobra, moi mili, bo się szaman rozkręca, jak widzicie. No. No to wystarczy, bo szaman teraz ma takie wahadełko dość mocne. Zanim tutaj była audycja, a od zaśpiewu porannego, to szaman pisał pismo, słuchajcie, prawnicze trochę, z odwołania do sądu. I tak wam powiem, że już szamanowi coraz łatwiej się przełączać od dupy do słońca, więc może w jednej chwili nadawać audycję, a z drugiej na drugim kompie właśnie pisze pismo i powiem wam, że całkiem nam mi to dobrze wychodzi. Aktualizuję swoją właśnie ten... Przypominam sobie kiedyś swego czasu, no dość biegły byłem w tym, chociaż prawa nie kończyłem, no ale tak jak to z różnymi rzeczami tutaj mówię, można to prawo ściągnąć z przestrzeni trochę, jak jest potrzebne i po co tam tracić na to 5 lat. No ale trzeba najpierw mieć miejsce w umyśle swoim, potem żeby się w troszeczkę większe fraktale wpinać w sposób taki użyteczny. Żeby to nie była tylko teoria, a żeby to mogło się przejawić na przestrzeni, czego wam na koniec życzę, jeśli będzie wam to potrzebne, bo po co tracić czas, jak można z tego skorzystać od razu. Tylko no, trzeba na początku troszeczkę otwartości, wytrwałości, treningu, no i pokory przede wszystkim, słuchajcie, pokory, żeby się nie blokować wtedy, kiedy nie wychodzi, żeby się nie zniechęcać wtedy, kiedy nie osiągamy tego, co sobie zamierzyliśmy, bo czasami właśnie jesteśmy o krok
Od tego właśnie stoimy w zasadzie na progu i w tym momencie przychodzi zniechęcenie, w tym momencie przychodzi coś, co nas blokuje i w zasadzie stojąc w drzwiach bardzo często nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, że już jest nowy świat, że już jest nowa przestrzeń, że w zasadzie mamy już wszystko to, o czym marzyliśmy, do czego w zasadzie dążyliśmy. Tylko to nie może się zamanifestować, bo my nagle wpadliśmy w jakiś taki właśnie obłęd zniechęcenia czy jakichś tam innych negatywności gdzieś się uruchomił i po prostu nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. No i tutaj każdy ma możliwość znalezienia swoich sposobów, jak takich rzeczy się wyzbywać, jak przechodzić przez takie rzeczy. Ja często tutaj powtarzam, że czasami wystarczy troszeczkę wprowadzić swoje ciało, w swoje ciało zaznaczam, niekoniecznie w umysł, bo umysł właśnie się zblokował w tym momencie. Więc nie ma sensu pracować nad tym umysłem, chyba że, jak to szaman mówi, walną się o kant stołu, czołem, ale to nie dla każdego może to być przyjemne, no i można sobie rozpłowić trochę tą czaszkę, więc niekoniecznie to polecam, no chyba że ktoś jest taki odważny, no to może, ale to niekoniecznie o róg, tylko może najpierw niech spróbuje o płaską ścianę albo o futrynę, to zawsze łatwiej to przeżyć wtedy. No, ale czasami prościej po prostu zmienić coś w ciele, wprowadzić trochę ruchu, zacząć robić coś, czego nie robiliśmy albo w ogóle, albo bardzo długi czas. Może zacząć chodzić przez 3 dni tyłem po mieszkaniu i coś, co wydawałoby się proste i znane, nagle stanie się niepewne i tak dalej, ale może tylko na chwilę, może następnego dnia będziemy już biegać tyłem po schodach, jak mieszkamy w domu czy w bloku i chodzić po mieszkaniu, a za 2 dni okaże się, że zmieniło to całe nasze życie i nagle po prostu dostrzeżemy rzeczy, których wcześniej w ogóle kompletnie nie zauważaliśmy. No i kończę, moi mili, bo 6:08 minęła. Jakby mi znowu internet wyłączyli, spadło, to znowu inni nie będą mogli odsłuchać tego. Także życzę wam cudownego dnia, nawet jakby to były cudowne burze i cudowne opady deszczu, które spowodują, że zaleje wam przestrzeń przed oczami. To tylko po prostu korzystajcie z tego, bo w tym woda też wspomaga zmiany i wypłukuje wszystko to, także powiem wam, że ta woda, która tutaj dotyka, to jest tylko naprawdę czymś dobrym, a że no niektórzy troszeczkę łez muszą wylać, bo im zaleje to czy tamto, no to być może właśnie no oni też potrzebują tej pracy z wodą i te łzy no ich przy okazji oczyszczają, tylko to jeszcze nie jest ten moment, w którym to zauważą, tylko być może zauważą to trochę później, a być może no w tym życiu, w tym czasie nie jest to im dane, no i tylko tyle, nic więcej. Tak też może być. Dobra, moi mili, bo już długo gadam, więc do jutra, no pewno o 5:30 jeszcze ten 10 dzień za tego, no a zaśpiew tam 4:16 czy coś tam. No to żegnam was i do usłyszenia. Miłego dnia.